No to już jest. Inhalizm. Witam przybyłego na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. Jednocześnie witam towarzyszącą prezydentowi małżonkę. Wysokie Zgromadzenie. Po raz pierwszy w historii naszej ojczyzny wybrano prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w demokratycznych wyborach powszechnych. Został nim człowiek mający już miejsce w historii Polski. Lech Wałęsa. Panie prezydencie, informuję oficjalnie, że Zgromadzenie Narodowe stwierdziło ważność wyboru pana na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę pana prezydenta o złożenie przysięgi. Proszę członków Zgromadzenia Narodowego o powstanie. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu, że postanowieniom konstytucji wierności dochowam, że postanowieniom konstytucji wierności dochowam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, będę strzegł niezłomnie godności narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Stwierdzam. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa złożył przysięgę przewidzianą w artykule 32c ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd prezydenta. Dziękuję panu prezydentowi i proszę pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o zabranie głosu.
panowie marszałkowie, wysokie izby, panie, panowie, rodacy w kraju i na obczyźnie. Staję przed wami jako pierwszy prezydent Polski, wybrany bezpośrednio przez cały naród. Z tą chwilą zaczyna się uroczyście III Rzeczypospolita Polska. Nikt i nic nie może umniejszyć tego faktu. Kończy się zły okres, kiedy władze naszego państwa wymieniane były pod naciskiem obcych albo w wyniku wymuszonych kompromisów. W dniu dzisiejszym robimy zasadniczy krok na długiej i krwawej drodze do odbudowy naszej niepodległości. Opatrzność dała nam przywilej pokojowego wypełnienia testamentu minionych pokoleń. Niepodległa Polska pragnie być elementem pokojowego ładu w Europie. Chce być dobrym sąsiadem z Ukrainą, Białorusią i Litwą. Łączą nas wieki wspólnej historii. Dotyczy to również Niemiec, w których chcemy widzieć przyjazną bramę do Europy. Będąc związani kulturowo z Zachodem, pragniemy jednocześnie budować ducha sympatii i współpracy w naszych stosunkach z Rosją. Mamy przy tym świadomość, że tylko Polska zreformowana i silna ekonomicznie będzie dla innych równorzędnym partnerem. Wysokie Izby, w okresie waszej pracowitej kadencji Polska wiele osiągnęła. Dzisiaj naród oczekuje od nas jeszcze więcej. Oczekuje zmian w polityce gospodarczej i w sposobie zarządzania. Postawa milionów wyborców była pod tym względem jednoznaczna. Nasze reformy muszą postępować szybciej i sprawniej. Z myślą nie tylko o liczbach, ale przede wszystkim o ludziach. Musimy przebudować strukturę państwa. Zdecentralizować go w taki sposób, żeby jak najwięcej decyzji zapadało na dole. Tam, gdzie ludzie mieszkają i znają swoje problemy. To ogromne zadanie ustawodawcze i finansowe. Równie wielkim zadaniem jest powszechna prywatyzacja. Polska powinna stać się narodem właścicieli. Każdy może i powinien zostać posiadaczem cząstki majątku narodowego, cząstki naszej ojczyzny. To najprostsza, sprawdzona droga do odpowiedzialności. Tylko w ten sposób pomnożymy nasze dobra i nauczymy się gospodarności. Będziemy kontynuować zmodyfikowany program wicepremiera Balcelowicza. Jest on przykładem naszego uporu i zdolności do wyrzeczeń. Jeśli te cechy wykażemy nadal, będziemy wiarygodnymi partnerami. Czynimy dzisiaj zasadniczy krok na drodze do demokracji w naszej ojczyźnie. Wybrany przez naród prezydent zobowiązany jest temu narodowi służyć. Tak samo przyszły rząd i przyszły parlament. Władze państwowe muszą pamiętać, że na zaufanie obywateli trzeba pracować codziennie. Wspólnie zadbajmy o to, żeby rząd i ministrowie lepiej wsłuchiwali się w głos narodu. Ostatnie wybory uświadomiły wszystkim,
że nikt nie posiada kredytu zaufania danego raz na zawsze. Wysokie Izby, wywodzę się z chłopskiej rodziny. Przez wiele lat byłem robotnikiem. Nigdy nie zapomnę, skąd wyruszyłem w tą drogę, która doprowadziła mnie do najwyższego urzędu w państwie. Chciałbym, żeby poprzez fakt mojego wyniesienia wszyscy polscy robotnicy, wszyscy chłopi poczuli się bardziej współgospodarzami w naszej ojczyźnie. Musimy znów uwierzyć w nasze siły. Mamy ich sporo, tylko nie zawsze potrafimy z nich korzystać. Za często wątpimy w nasze możliwości. Bierność i zniechęcenie to największe przeszkody na drodze do dobrobytu Polaków. Kiedy z wiarą zabierzemy się do pracy, także kraje najbardziej rozwinięte okażą nam więcej zainteresowania. Proszę Państwa, drodzy rodacy, Europa bez chrześcijaństwa nie byłaby sobą. Podobnie Polska, która wchodząc do Europy nie chce, nie powinna i nie może tracić swoich korzeni. Dlatego zaraz po moim wyborze na prezydenta udałem się na Jasną Górę, do duchowej stolicy naszego narodu, aby tam ślubować wierność Rzeczypospolitej, aby stamtąd czerpać siły do wypełnienia mojej misji. Wierzę, że Pan da siłę swojemu ludowi. Wierzę, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Wierzę, że wykorzystamy historyczną szansę. Panu prezydentowi za wygłoszone przemówienie. Panie prezydencie, członkowie Zgromadzenia Narodowego, szanowni zebrani, z wielką uwagą wysłuchaliśmy inauguracyjnego przemówienia prezydenta Lecha Wałęsy. Była to zapowiedź tego, jak prezydent Rzeczpospolitej pojmuje swoją zaczynającą się dzisiaj rolę głowy państwa polskiego. Dla nas, jak sądzę, jako dla parlamentu, najważniejsza jest rola prezydenta jako symbolu i gwaranta ładu prawnego Rzeczpospolitej, jako czynnika wspomagającego proces przeobrażania Polski w kierunku państwa prawa, w kierunku demokracji i pełnej niepodległości. Wiele już w tym kierunku zostało zrobione, wiele jeszcze czeka na zrobienie. Polska dzisiejsza, której prezydent Lech Wałęsa obejmuje fotel prezydencki, jest pod wieloma względami już odmieniona i nie przypomina kraju sprzed 15 miesięcy. Na pewno są potrzebne i dalsze, i nowe kroki, które podejmie rząd nowy, utworzony przez premiera, zaproponowanego przez prezydenta. Ale też szereg wątków będzie musiał być kontynuowany, co stwierdził w swoim przemówieniu także prezydent, aby osiągnąć cel ostateczny, jakim jest mądrze zaprojektowana gospodarka wolnorynkowa i rozważnie realizowany model demokracji parlamentarnej. Wszyscy rozumiemy, że wraz z wyborem nowego prezydenta zaczął się w Polsce nowy etap porządkowania spraw i dalszej przebudowy ustroju. Błędy i zaniedbania muszą być usunięte, zaś to, co słuszne i konieczne, powinno być kontynuowane. Ten parlament będzie wspomagał prezydenta i nowy rząd w takich działaniach. Jak wiadomo, dzisiejszy parlament
postanowił na drodze samorozwiązania się zrobić w roku przyszłym miejsce parlamentowi wybranemu w całkowicie wolnych i powszechnych wyborach. Do tego czasu parlament dzisiejszy, dopóki trwa i istnieje, będzie jak najlojalniej i zgodnie z prawem współdziała z prezydentem i nowym rządem. Takie współdziałanie zależne jest od dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron. Ze swej strony, ze strony parlamentu, wolę taką deklaruję. Parlament dzisiejszy chce odejść z godnością i w sposób zgodny z prawem, mając poczucie, że uczestniczył w wielkim politycznym przełomie w tym kraju, zapisując w historii Polski stronice, których nikt i nic usunąć nie potrafi. Szanowni zebrani, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili to posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Dziękuję przedstawicielom Episkopatu Polski z Józefem kardynałem Glempem, hierarchom innych wyznań, ich ekscelencjom, ambasadorom wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich i wielu innym wybitnym gościom zaproszonym przez Zgromadzenie Narodowe lub prezydenta elekta. Wysokie Zgromadzenie, niech mi wolno będzie na zakończenie w imieniu nas wszystkich złożyć panu prezydentowi jak najlepsze życzenia zdrowia, sił i powodzenia w wykonywaniu tych trudnych obowiązków, jakie wziął na siebie wraz ze złożoną w tym Zgromadzeniu Narodowym przysięgą. Cała Polska jest zainteresowana w powodzeniu jego urzędu, w realizacji celów, które będą służyły całemu krajowi i wszystkim obywatelom, które będą łączyły wszystkich Polaków w dziele przebudowy i odrodzenia kraju. Tego powodzenia serdecznie mu życzymy wszyscy. Dziękuję za uwagę. Proszę sekretarza Zgromadzenia Narodowego, posła Krzysztofa Grzybyka, o odczytanie protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Narodowego. Protokół obrad Zgromadzenia Narodowego w dniach 21 i 22 grudnia 1990 roku. Działo się w mieście stołecznym Warszawie w dniach 21 i 22 grudnia 1990 roku. Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy. Porządek dzienny. Punkt pierwszy. Projekt regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu stwierdzenia ważności wyboru i przyjęcia przysięgi od prezydenta. Punkt drugi. Wybór komisji dla rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie. Punkt trzeci. Sprawozdanie komisji oraz projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. Punkt czwarty. Przyjęcie przysięgi od prezydenta. Marszałek Sejmu w dniu 21 grudnia 1990 roku o godzinie 17 otwiera posiedzenie. Wita marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego. Powołuje na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego posłów Jacka Piechotę, Stefana Mleczkę, Barbarę Blidę, Romualdę Matusiak, Marka Rutkowskiego, Ziemowita Gawskiego, Radosława Gawlika, Marka Rusakiewicza i Krzysztofa Grzybyka oraz senatorów Annę Bogucką-Skowrońską, Andrzeja Czapskiego, Bartłomieja Kołodzieja, Krzysztofa Pawłowskiego i Andrzeja Piesiaka. Stwierdza, że obowiązki sekretarzy obrad Zgromadzenia Narodowego pełnić będą senator Anna Bogucka-Skowrońska oraz poseł Krzysztof Grzebyk, który będzie prowadził protokół obrad. Informuję, że do Zgromadzenia Narodowego wpłynęły sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 listopada i z ponownego głosowania w dniu 9 grudnia 1990 roku. Sprawozdanie Sądu Najwyższego ze sposobu rozpatrzenia protestów przeciwko wyborowi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie. Stwierdza, że sprawozdania zostały doręczone członkom Zgromadzenia Narodowego. Stwierdza, że w Zgromadzeniu Narodowym bierze udział liczba członków Zgromadzenia niezbędna do podejmowania uchwał. Proponuje porządek dzienny, który Zgromadzenie Narodowe przyjmuje bez zmian. Oznajmia, że Zgromadzenie Narodowe przystępuje do punktu pierwszego porządku dziennego. Projekt regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu stwierdzenia ważności wyboru i przyjęcia przysięgi od prezydenta. Stwierdza, że projekt regulaminu został doręczony członkom Zgromadzenia Narodowego. Ponieważ nikt z członków Zgromadzenia Narodowego nie zabiera głosu, uważa, że Zgromadzenie Narodowe regulamin przyjęło. Oznajmia, że Zgromadzenie Narodowe przystępuje do drugiego punktu porządku dziennego. Wybór komisji dla rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie.
Stwierdza, że proponowany skład komisji został członkom Zgromadzenia Narodowego doręczony. Ponieważ nikt z członków Zgromadzenia Narodowego nie zabiera głosu, uważa, że Zgromadzenie wybrało komisję w proponowanym składzie. Zwołuje posiedzenie komisji na dzień 21 grudnia bieżącego roku, 10 minut po zarządzeniu przerwy w obradach Zgromadzenia. Zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia Narodowego do dnia 22 grudnia bieżącego roku do godziny 9. W dniu 22 grudnia 1990 roku marszałek Sejmu wznawia obrady o godzinie 9. Prosi sekretarzy Zgromadzenia Narodowego, posła Krzysztofa Grzybyka oraz senator Annę Bogucką-Skowrońską o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Oznajmia, że Zgromadzenie Narodowe przystępuje do punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie komisji dla rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie oraz projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. Przemawia sprawozdawca komisji poseł Maciej Bednarkiewicz. Ponieważ nikt z członków Zgromadzenia Narodowego głosu nie zabiera, marszałek oznajmia, że Zgromadzenie przechodzi do głosowania przedstawionego przez komisję projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. Przed przystąpieniem do głosowania przypomina, że zgodnie z regulaminem uchwały Zgromadzenia Narodowego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Stwierdza, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba członków Zgromadzenia Narodowego oraz że głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Zarządza obliczanie głosów przez sekretarzy Zgromadzenia i prosi Jacka Piechotę, Stefana Mleczkę, Barbarę Blidę, Romualdę Matusiak, Marka Rutkowskiego, Zimowita Gawskiego, Radosława Gawlika, Marka Rusakiewicza, Andrzeja Czapskiego, Bartłomieja Kołodzieja, Krzysztofa Pawłowskiego, Andrzeja Piesiaka, aby po zarządzeniu głosowania dokonali obliczenia głosów. Prosi sekretarzy o zajęcie miejsc na sali w celu obliczenia głosów w poszczególnych sektorach, a członków Zgromadzenia Narodowego o trzymanie podniesionych rąk przez czas umożliwiający sekretarzom obliczenie głosów. Po głosowaniu prosi sekretarzy Krzysztofa Grzybyka i Annę Bogucką-Skowrońską o obliczenie wyników głosowania. Ogłaszając wynik głosowania, marszałek Sejmu stwierdza, że w głosowaniu, w którym udział wzięło 434 członków Zgromadzenia Narodowego, w tym za przedstawionym przez komisję projektem uchwały głosowało 415 członków, przeciwko nie głosował nikt i 19 członków Zgromadzenia wstrzymało się od głosowania, Zgromadzenie Narodowe podjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta, a następnie zarządza przerwę w obradach do godziny 12. O godzinie 12 marszałek Sejmu wznawia obrady, wita przybyłego na posiedzenie Zgromadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę wraz z towarzyszącą małżonką. Następnie oznajmia, że Zgromadzenie Narodowe przystępuje do punktu 4 porządku dziennego. Przyjęcie przysięgi od prezydenta. Marszałek Sejmu informuje prezydenta, że Zgromadzenie Narodowe stwierdziło ważność jego wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i prosi go o złożenie przysięgi, a członków Zgromadzenia Narodowego o powstanie z miejsc. Prosi prezydenta o powtarzanie za nim roty przysięgi, a następnie stwierdza, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa złożył przysięgę przewidzianą w artykule 32 c ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej i objął urząd prezydenta. Orkiestra gra hymn narodowy. Przemawia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Przemawia marszałek Sejmu. Marszałek prosi sekretarza Zgromadzenia Narodowego Krzysztofa Grzybyka o odczytanie protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Narodowego. Na tym protokół zakończono. Dziękuję bardzo posłowi sekretarzowi. Czy ktoś z członków Zgromadzenia Narodowego ma jakieś zastrzeżenia tego protokołu? Nie widzę. Uważam zatem, że Zgromadzenie Narodowe protokół przyjęło. Rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe. A więc proszę Państwa, zakończyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, ale jeszcze nie. Tradycyjnym 100 lat i owacją na stojąco Zgromadzenie Narodowe pożegnało prezydenta Lecha Wałęsy.